Witajcie na Wegetubie. Dzisiaj robimy takie ultra proste tortille z soczewicy. Zaczynamy. A dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Dzisiaj chciałem dla Was przygotować takie tortille, można też nazwać je troszkę naleśnikami, które są bez prostych węglowodanów w postaci mąki, czyli są bezglutenowe, a zobaczycie, że naprawdę wychodzą fantastycznie, są mięciutkie, dobrze zbierają nadzienie i świetnie się nadadzą jako taki przepis wyjściowy do wielu dań, na przykład na dania meksykańskie, ale to już w kolejnym filmie, który już niedługo też się pojawi na Wegetubie. Mam tutaj namoczoną przez noc soczewicę. Dzisiaj pracuję z czerwoną, ale możecie użyć białej soczewicy, zielonej soczewicy, a nawet cieciorki. Ta soczewica myślę, że będzie dość fajna, także eksperymentujcie z różnymi rodzajami strączków, ale naprawdę ultra prosty przepis. Słuchajcie, woda, strączki i po prostu blendujemy z przyprawami. Także wlewam tutaj do misy, do kielicha. Dodaję odrobinę cebuli oraz czosnku w proszku. Jeżeli chcecie na przykład takie tortille później jeść na słodko, to możecie ominąć właśnie ten składnik, wtedy one też będą bardzo smaczne i bardzo naturalne w smaku. Pozostaje mi jeszcze posolić dobrze nasze składniki. 3 szczypty soli. I na sam koniec odrobina oliwy z pierwszego tłoczenia. To pozwoli, żeby nasze tortille trochę mniej kleiły się do patelni i też będę mógł używać dużo mniej tłuszczu już w trakcie smażenia. I teraz musimy dokładnie wszystko zblendować na gładką masę. W połowie blendowania oskrobię te fragmenty, które się tutaj poprzyklejały do ścianek, tak żeby mieć idealnie gładką masę, także ściągam wszystko. Masa idealnie zblendowana, jest naprawdę gładka. I teraz będziemy smażyć tortille albo ewentualnie, jak zwał, tak zwał, naleśniki. Musimy delikatnie naoliwić patelnię, dosłownie kilka kropel. I wylewamy porcję naszej masy. Dość grubo. To nie ma być cienki krep. Poluzowywuję sobie tak delikatnie, żeby dobrze mi odeszła. I teraz przekładam na drugą stronę. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Za chwilę druga też będzie gotowa do przełożenia. Tak przygotowane tortille przekładam na czystą ściereczkę. Dlaczego trzymamy tortille w ściereczce? Raz, że one utrzymują ciepło do momentu, kiedy przestaniemy smażyć wszystkie tortille. I dwa, że zachowają też wilgotność i nam po prostu się nie przesuszą. I w dodatku bardzo ładnie takie tortille się prezentują właśnie na stole położone w czystej, lnianej ściereczce. I dosłownie, słuchajcie, na tej drugiej stronie to jest 10-15 sekund, bo tak naprawdę 80% tego smażenia robimy na tej pierwszej stronie. Gdybyśmy przerzucili za wcześnie, to takie tortille nam by się po prostu rozpadły, a jeżeli byśmy teraz za długo je smażyli, to po prostu nam się zbytnio wysuszą. Także zobaczcie, już są gotowe, dopiero co przerzuciłem, przekładam do reszty tortilli. Udziałałem sobie taki mały kawałeczek, żeby spróbować. Słuchajcie, one są tak elastyczne, tak mięciutkie. Myślę, że fantastyczny przepis, czy użyjecie właśnie ich jako naleśników, na przykład na słono albo na słodko, jeżeli wyeliminujecie cebulę i czosnek. Tortille też się świetnie sprawią dla tych wszystkich, którzy chcą coś bezglutenowego, wysokobiałkowego i ultra prostego w przygotowaniu. Praktycznie 3 składniki, a jak po prostu wychodzi, no cudo. Dajcie proszę łapkę w górę.
Pamiętajcie, że macie też taki przycisk dzwoneczka przy subskrypcji po to, żeby właśnie być na bieżąco powiadamiani, że nowy przepis z Wegetuby już na kanale. I do zobaczenia przy kolejnym roślinnym przepisie. Dzięki i cześć. A super przepis na śniadaniowy burrito znajdziecie o tutaj.